Panie premierze, jest pan osobą ambitną, przynajmniej ja pana za taką uważam. Proszę w takim razie powiedzieć, jak się pan czuje jako wicepremier w rządzie, w którym de facto pan nie ma nic do powiedzenia? Proszę pana, jeżeli patrzymy choćby na ostatnie dni i mówimy o uzgodnieniu możliwości wprowadzenia podatku kasowego, czyli wtedy, kiedy jest zapłata, to wtedy się płaci podatek VAT w koalicji i w rządzie, to pana ugrupowanie też popiera takie rozwiązanie, więc mówimy tu o bardzo konkretnym rozwiązaniu, pożytecznym dla wielu małych firm. Tak, dokładnie tak. Więc stoi przed panem naprawdę ważny egzamin, bo jeśli wprowadzi pan tą ustawę i przegłosuje pomyślnie tą ustawę, żeby przedsiębiorcy nie będą płacić tak do tej pory podatku VAT za wystawioną fakturę, tylko za rzeczywiste pieniądze, które otrzymują, to myliłem się. A jeśli tak nie będzie i znowu po raz kolejny pan Rostowski czy pan Gowin zablokuje pana dobry pomysł i mądry pomysł, ale jednak go zablokuje, no to jednak coś, ja miałem rację, prawda? Niech pan myśli pozytywnie. Będę myślał zróbmy pozytywnie. To razem. Ale panie premierze, PiS kibicuje wyraźnie. Zauważył pan. Super, bo ja myślę, że czasy są trudne, więc w obliczu kryzysu potrzebna jest współpraca także z ugrupowaniami opozycyjnymi. Jak są dobre rozwiązania, dlaczego tego nie zrobić razem?